Panie ministrze, chciałem na wstępie podziękować za to, że złożył pan wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie dla producentów trzody. Dzięki za to. Tylko chciałbym jednocześnie prosić, aby nie było takich rzeczy, jak były w roku 2016. W 2016 roku, kiedy były dopłaty, jeden numer na jedno gospodarstwo. A przecież są gospodarstwa, gdzie ojciec ma maciory, syn tuczy, czy odwrotnie. Młodzi ludzie się pobrali, żona miała gospodarstwo, mąż swoje. I są w tym gospodarstwie dwa numery. Zgłaszają się w imieniu rolników do ministra Boguckiego. Minister Bogucki stwierdził, że ta ustawa, to rozporządzenie z 2016 roku było robione, no, bo była taka potrzeba bardzo szybko. I może pominięto to no, pewnym niepartem. Ale no, w imieniu rolników proszę, żeby w tej chwili, jeśli będą dopłaty do właśnie trzody, żeby takich sytuacji nie było. Następna sprawa, jeśli chodzi o trzodę. 2014 rok, nieszczęśliwy ASF, luty. Poprzedni rząd wstrzymuje handel żywcem. Pierwszy zakład, jaki podał nam rękę i zaczął skupywać, to były zakłady mięsne Netter. I dzięki dla Nettera, że zdjął tą górę mięsa. Ale dobra współpraca z Netterem trwała tylko 2,5 roku. Na przełomie listopada i grudnia 2016 Netter przestał płacić. Rolnicy, nawet i tutaj z naszego terenu i z powiatu suwalskiego, chcąc dochodzić swoich roszczeń i do sądu występowali, do prokuratury. Prokuratura właśnie umorzyła śledztwo ze względu na to, że nie było znamion przestępstwa. I ja w to wierzę, że nie było. Netter podzielił właśnie los dzików poprzez ASF. Ale 90 rolników, w tym 40 z naszego województwa, nie otrzymało właśnie pieniędzy za faktury za sprzedaną trzodę. Panie ministrze, nie chcielibyśmy, żeby te gospodarstwa właśnie spotkał los dzików i Nettera. I tutaj oczekujemy jakiegoś wsparcia. I panie ministrze, ostatnie moje pytanie. Krótko. W 2016 w styczniu na spotkaniu aktywu kółkowego w Warszawie spytałem pana ministra odnośnie limitów i stawek za paliwo, kiedy będą podobne jak w Unii. Pan minister mówił, że rok 2016 jest zamknięty, budżet jest zamknięty. Do roku 18 będzie załatwione jedna i druga sprawa. Ani w roku 17, ani w 18 nie mamy ani limitów zwiększonych, ani stawek. No, pytałbym kiedy, w imieniu rolników, kiedy właśnie nastąpi zwiększenie. Dziękuję. Jeśli chodzi o numer gospodarstwa, to myślę, że to już zostało uregulowane, to jeszcze muszę sprawdzić, bo była zmiana ustawy i tamten temat był poruszany. Jeśli chodzi o sprawę wykupów w latach 2016 z terenów zagrożonych, tam przedsiębiorcy otrzymywali środki, środki za sprzedane towary. Ja już tutaj szczegółowo nie chcę odnosić się do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa Netter, bo tutaj prowadziliśmy też ocenę zakupu tego przedsiębiorstwa. Były tam pewne warunki, czynniki, które nie pozwalały prowadzić tej dalszej naszej czynności, bo
Przypominam, że my chcemy, co mówiłem na wstępie, chcemy budować holding spożywczy, ale powoli oczywiście. Krajowa Spółka Cukrowa jest tym jądrem, które tam ma być. Mamy w ramach Krajowej Spółki całe zakłady ziemniaczane. Mamy też przetwórstwo wyroby cukiernicze. Teraz to będzie dołączone z elewatory, czy te, które zajmują się właśnie przechowywaniem zboża i tam brakuje tego sektora przetwórstwa. Na co w Polsce też są pieniądze, bo w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiego Funduszu Rozwoju można podejmować działalność i na to są możliwe też otrzymać dotacje. Ja chcę zainicjować w ramach Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa tworzenie takich przedsiębiorstw w obszarach, gdzie to jest potrzebne, potem z możliwością przekazywania czy prywatyzacji na rzecz podmiotów polskich. Zdałem sobie sprawę, że jeśli będą powstawały spółdzielnie rolników, bo taka ustawa też jest w parlamencie, znaczy nie w parlamencie, tylko już przesłaliśmy ją do Brukseli w celu notyfikacji, bo przewidujemy tam szereg ulg w podatkach, a co musi być notyfikowane przez Komisję Europejską. I tutaj była takie działania podjęte, ja mogę potem panu powiedzieć, bo nie wiem, czy te informacje, które bym tutaj przekazał, czy one mogą być publicznie powtarzane, bo ten proces, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo Nette, dotyczący jego likwidacji czy zmiany profilu, trwa, ale zapewniam pana, że z naszej strony były podjęte działania, które musiały być w pewnym momencie wstrzymane z innych powodów. Jeśli chodzi o te sytuacje, które powstały, czyli zadłużenia w gospodarstwach, teraz będzie ustawa w Sejmie, która 5 przypadków przewiduje, jeśli się przedsiębiorstwo czy rolnik znajdzie się w trudnej sytuacji. Nawet do takiego przypadku, że jeśli ktoś ma zadłużenie i grozi licytacja, to my będziemy proponowali, bo to jeszcze nie zostało uzgodnione w parlamencie, to może przejdzie, żeby Krajowy Ośrodek Wsparcia przejmował gospodarstwo, jednocześnie zawiał na 30 lat dla tego dłużnika, który w ciągu tego roku, w tego czasu mógłby pewną kwotę zadłużenia spłacić i jeśli by to dokonał, to gospodarstwo by wracało do dłużnika. Także tutaj przewidujemy też niskoprocentowane kredyty, no, trzeba jakieś formy pomocy, które muszą być tutaj uzgodnione też z Brukselą, stosować. Taka ustawa, taki projekt ustawy jest. Natomiast wracając do dzików, to do ASF-u, to jest to problem trudny. Niemniej przez 2 lata podjęliśmy szereg działań, które w mojej ocenie zmniejszyły jakby szkodliwość tego zjawiska, czy też z punktu widzenia gospodarczego, bo przypomnę, że podjęte działania jeszcze w 2014 roku, w pierwszym etapie był ten w mojej ocenie, ale to nie była wina też resortu, bo profesor Pejsak stwierdził, że nie należy redukować dzików, wtedy zaprzestano to redukcję dzików, potem teraz już zmiana stanowiska jest naukowców, że głównym wektorem są dziki i przez te 2 lata, jak ja działam, to naprawdę udało się, że w tym pas zagrożenia jest blisko tylko granicy, że to w tym kraju się nie rozprzestrzenia, chociaż ja widzę tutaj 2 elementy. Było to w powiecie tutaj sokólskim, to potem jak podpisałem porozumienie z Chinami w roku 2016, 20 czerwca, za 2 dni pojawiły się ogniska tam w Hajnówka i te tereny związane z Białorusią, bo już mieliśmy eksportować na rynek chiński i potem jeszcze pojawiły się ogniska w okolicach Grejewa Monie, a to już było wynikało z nielegalnego obrotu zarażonymi prosiętami. Te zjawiska zostały wyeliminowane poprzez działania służb, prokuratury, policji. Podjęliśmy szereg działań, powstał międzyresortowy zespół, gdzie wchodzi wojsko, służby celne,
Inspekcja Transportu, działania były kompleksowo podjęte i przez prawie rok nie było żadnego ogniska u świń. Natomiast dziki, to jest ta sytuacja, która się pojawiła ostatnio pod Warszawą, to zarażenie wynikło z żywności z Ukrainy. To jest najgorsze, czego nie można opanować, bo jeśli dzik jest zarażony, to on może przejść tylko 3 do 5 kilometrów i pada. Natomiast żywność, która jest wieziona w okolicach Warszawy, wyrzucane kanapki, doprowadziła do tego, że tam zostały zarażone dziki. To jest najgorszy problem do opanowania i dlatego jest ta akcja, ona była trochę zahamowana w wyniku tego, że uprzedni minister nie bardzo był przekonany do tej działalności. Teraz nowy minister na to przyspieszyć i tak, żeby to się nie rozprzestrzeniało na inne obszary kraju, muszą być zredukowane dziki do 1/10 dzika na kilometr kwadratowy. Ponadto wprowadzamy, już zostało przyjęte moje rozporządzenie, zasady bioasekuracji na terenie całego kraju. Było to zalecenie też Komisji Europejskiej, tego Departamentu Bezpieczeństwa Żywności. Jest przygotowane rozporządzenie i będziemy chcieli, żeby tam, gdzie nie będzie zasad bioasekuracji przestrzeganych, żeby na 3 lata była wygaszona produkcja za odszkodowaniem 130 zł rocznie od jednej sztuki. Takie przepisy wprowadzamy, czyli jeden etap zasady bioasekuracji. Drugie działanie to jest, i to ma kosztować wszystko około miliarda, ponad miliard złotych w skali, bo też będzie pomoc w zakresie realizacji inwestycji z tym związanych dla gospodarstw, gdzie tam będzie trzeba postawić na przykład płot. No nie ma wyjścia, szanowni państwo, bo na początku tej choroby różnie też w społeczeństwie panowało przekonanie, co tutaj robić, ale teraz już widzę, że większość, przynajmniej zdecydowana, oczekuje, że gospodarstwa, które nie spełniają zasad tych podstawowych bioasekuracji, powinny na ten czas, kiedy ASF nie zniknie, wygasić produkcję. Także tutaj podejmujemy te działania. Trudno jest z dzikami, bo w tych warunkach, które były w ostatnich latach, dwa razy rocznie miody dzików, a jak mamy średnio 8-9, to było tak, że 13 dzików od jednej maciory się pojawiało. I to jest też jakiś problem dla nas, ale tutaj nie składamy, nie opuszczamy rąk. Teraz nowy minister, wojsko zostało w to włączone, co prawda już od pół roku. Te siły, które mamy, wykorzystujemy, być może trzeba będzie jeszcze zwiększać.